Raz, 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 raz. Panowie i panie, w dzisiejszym odcinku, czy to koniec spadków? Jak nisko możemy zlecieć? Czy już warto kupować bitcoina, co z altcoinami? Czy ja kupuję, czy nadal jestem poza rynkiem i shortuję? Co zrobić, jeżeli wciąż masz dużą ekspozycję na kryptowaluty? To wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Na początek krótka lekcja inwestowania w oparciu o sentyment. Kiedy 2 tygodnie temu nagrałem film, że sprzedaję całe swoje spotowe portfolio i rozgrywam shorty, ten film spotkał się z ogromnym hejtem. Pisaliście: odjebałeś manianę, że nie wytrzymałem, skoro łysy sprzedał, to znaczy, że był dołek i lecimy w kosmos. Jak to mówią, im więcej wiesz, tym mniej zarabiasz. Lamus. Większość osób, żeby no ładnie to ująć, nieprzychylnie odebrała moje zagranie. Wielu odsubskrybowało, bo sprzedałem bitcoina. Mam nadzieję, że ty dobrze rozegrałeś rynek i zarobiłeś. Ale jeżeli jednak dałeś się złapać na FOMO, to mam dla ciebie bardzo ważną sugestię. Zapamiętaj to, co czułeś w tamtej chwili, w której oglądałeś mój film. Złość? Reagowałeś ironicznie? Myślałeś, że spadki są niemożliwe. Wręcz szydziłeś ze mnie. To się nazywa dysonans poznawczy, kiedy ktoś burzy twoje przeświadczenia, coś w co bardzo mocno wierzysz. Zapamiętaj te uczucia, bo one na rynkach finansowych będą ci towarzyszyły jeszcze nie raz. Następnym razem, kiedy poczujesz się podobnie, przypomnij sobie, jak dalej rozwinęła się sytuacja. A póki co, spójrzmy na bitcoina. W momencie tworzenia tego filmu, bitcoin wypadł z trendu spadkowego i można go kupić za $51 409. Od szczytu w marcu do obecnego dołka na 49 tysiącach bitcoin zaliczył korektę 33%. To wciąż nie jest tak głęboka korekta, jak widzieliśmy w przeszłości na rynku kryptowalut. Często ostatnio używam analogii do roku 2019. Wtedy też każdy już witał się z gąską. W tamtym czasie wzrosty zaliczyliśmy procentowo podobne do tych z tego roku, a następnie korekta jeszcze przed pandemicznym crashem to 54%. Po marcowym crashu przecież zaliczyliśmy aż 72% w dół. Dzisiaj jedynie 33%. Czy mamy jeszcze przestrzeń do spadków? Tak, oczywiście. A więc pytanie, kiedy krypto znowu będzie tanie i będzie warto wchodzić. Bitcoin Long Term Holders Realized Price, do którego wracamy w dołku każdej bessy, wskazuje na to, że możemy spaść aż do $20 800. To najbardziej pesymistyczny scenariusz. Ale czy możliwy? Tak. Myślę, że już wcześniej znajdziemy wsparcie, ale ten scenariusz też jest w grze. Jeżeli spojrzymy na wszystkich uczestników rynku Realized Price, czyli średnia cena zakupu, to tutaj mamy poziomy $31 410. Natomiast krzywa logarytmiczna wskazuje na poziomy w okolicach $35 000. I to jest poziom, przy którym ja mam zamiar mocno się zacząć wkupować. Jedyne, co wcześniej spowodowałoby u mnie powrót do rynku spot, to przebicie moich poziomów, o których często mówię na Telegramie w analizach. Telegram jest darmowy, link poniżej. Tam też rozgrywam pozycje na żywo. Póki co pozamykałem wszystkie shorty i będę dalej szukał okazji do shortowania, jeżeli wrócimy do przetestowania od dołu kanału spadkowego. Co będę shortował? Głównie altcoiny. Dominacja bitcoina jest w mocnym trendzie wzrostowym. Altcoiny, tak jak spekulowałem w poprzednich analizach, wykrwawiają się przy spadkach bitcoina, a dominacja króla się utrzymuje. Podobna sytuacja do obecnej miała miejsce w roku 2018 i 2019, kiedy to dominacja bitcoina wzrosła o 73%, a wszystko to miało miejsce w BESSie. To, co w BESSie traci najwięcej, to hype'owe coiny, które bardzo mocno urosły w poprzednich miesiącach. A co najbardziej zyskało w tej hoście? Jednoznacznym zwycięzcą jest Solana. To właśnie na tej sieci tradowało się najwięcej shitcoinów. Ostatnio zresztą rozgrywałem już shorty na solanowych memcoinach. Solana na relatywnym wykresie do ETH jest na bardzo wysokich poziomach, na których zwykle w przeszłości mieliśmy cofkę, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że Solana będzie traciła w stosunku do Ethera. Udział Solany w rynku kryptowalut jest obecnie na ATH i wynosi ponad 3%. To właśnie dlatego wybieram shorty na Solanie, w szczególności na memcoinach. Co jeszcze? Pamiętaj, że kiedy coś jest oczywiste i zbyt wiele osób to rozgrywa, to po prostu nie działa. Większość osób rozgrywała ostatnio byczą flagę, każdy był bardzo byczo nastawiony do rynku i jak zwykle rynek zagrał inwestorom na nosie. Dokładnie to samo miało miejsce kilka tygodni temu, kiedy to na wykresach
kulisach wymalował nam się klin wznoszący, niezwykle niedźwiedzia formacja, którą większość rynku shortowała. A co zrobił rynek? Dokładnie na odwrót niż większość spekulowała. Dlatego też myślę, że jeżeli Q3 nie będzie bycze, nie zrobimy V-shape recovery i nie wybijemy nowego ATH, to weszliśmy już w bessę, która może potrwać kilka miesięcy. Tym bardziej, że jesteśmy u schyłku cyklu koniunkturalnego. Wkrótce będzie recesja, szczyty na S&P 500 za nami, albo jeszcze zaliczymy rajd głupców. Ale na ten temat to już kolejny odcinek. Subskrybuj, lajkuj. Nara.